Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie w nowym odcinku z serii Historia firmy. Dzisiaj opowiem wam co nieco o niemieckiej firmie Magirus. Kto założył firmę, kiedy została wyprodukowana pierwsza drabina z podlogą Magirus oraz co wspólnego mają Magirus i Maybach. Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie koniecznie o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza pod filmem. Zapraszam was również na mojego Instagrama i grupkę na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Rok 1866. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulm oraz wynalazca Konrad Dietrich Magirus zakłada przedsiębiorstwo o nazwie Feuerwehr Requisitenfabrik. Jako pierwsze fabrykę opuściły dwukołowe drabiny ręczne. Z biegiem lat produkty z podlogą Magirus były coraz bardziej znane na rynkach Europy. W 1887 roku do firmy Konrada dołączyli się jego synowie Heinrich, Otto i Hermann. W roku 1892 fabryka wypuściła drabinę obrotową, która mogła się rozłożyć na wysokość 25 metrów. Drabina ta była ciągana na specjalnej przyczepce przez konie. Rok 1903 był, można to powiedzieć, rokiem przełomowym, jeśli chodzi o produkcję drabin w firmie. Wprowadzono bowiem napęd parowy, a rok później powstała pierwsza na świecie automatyczna drabina obrotowa. A co ma wspólnego Maybach i Magirus? Masową produkcję pojazdów napędzanych silnikiem Magirus rozpoczął w roku 1917. Zaczęli także konstruować pierwsze samochody pożarnicze, do których wykorzystywali silniki innych producentów, takich jak właśnie Maybach. Kolejne lata istnienia firmy także przynosiły sukcesy. Wraz z rokiem 1951 Magirus wyprodukował najwyższą jak na tamte czasy drabinę o budzącej podziw wysokości 52 metrów. Takie konstrukcje wymuszały zastosowanie napędów hydraulicznych, które zostały wprowadzone w 1952 roku. Ciekawostką jest także fakt, że pierwsza skomputeryzowana drabina powstała już w roku 1986. Magirus ciągle prowadził prace konstrukcyjne nad swoimi pojazdami, co pozwoliło w roku 1994 zbudować pierwszą przegubową drabinę. Dzięki tej konstrukcji firma znów mogła zwiększyć przewagę nad konkurencją. W roku 2000 firma wprowadziła drabiny z dynamicznym i komputerowym systemem stabilizacji pojazdu. Kilka lat później z podloga Magirus wyjechał dość nowatorski pojazd, czyli wielofunkcyjny samochód Multistar. Pojazd był połączeniem średniego bądź ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz podnośnika hydraulicznego. Warto także wspomnieć o innowacyjnym urządzeniu, jakim jest samojezdna turbina gaśnicza Aircore TAV-35. A teraz zobaczcie kawałek filmu z pokazu możliwości tego cacka. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany obszerniejszym pokazem, to link do filmu znajdziecie w opisie. Dzisiaj firma Magirus cieszy się ponad 150-letnim doświadczeniem w produkcji drabin i pojazdów gaśniczych. Sprzedali już ponad 6000 sztuk pojazdów, a każdego roku mury fabryki opuszcza około 1500 samochodów. Obecnie w ofercie firmy można znaleźć drabiny o wysokości ratowniczej 26, 30, 37, 42 i 55 metrów, a także wozy lotniskowe i inne pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Szczegółową ofertę znajdziecie pod linkiem z opisu filmu. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli wytrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu, co najbardziej zainteresowało cię w firmie Magirus. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, pamiętajcie o przejrzeniu linków w opisie, a my słyszymy się w kolejnych produkcjach.